Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Drogie dzieci, przywitaliśmy się z wami właśnie tym pozdrowieniem Pana Jezusa, które zawsze mamy na koniec mszy świętej, a to dlatego, że dzisiaj mamy uroczystość Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. I właśnie tego dnia oddajemy cześć Panu Bogu, uwielbiamy Go za to, że jest z nami właśnie w tej białej hostii, pod postacią chleba i wina, które kapłan sprowadza nam zawsze podczas mszy świętej na ołtarz. I jak wiemy, pamiętamy, tego dnia było zawsze były piękne procesje. Dziewczynki, dzieci sypały kwiatkami przed Panem Jezusem, ministranci dzwonili dzwonkami, śpiewaliśmy piękne pieśni na cześć Pana Jezusa, ale w tym roku takiej procesji nie może być i nie będzie. Ale mamy dla Was bardzo dużo wspaniałych zadań, podczas których możecie podziękować Panu Jezusowi, że jest dla nas obecny pod postacią chleba i wina w swoim ciele i w swojej krwi. Dlatego teraz posłuchajcie, co mamy dla Was do zaproponowania na ten dzień. Drogie dzieci, propozycja numer jeden to jest to, żebyście przyszli do kościoła i adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Już od dzisiaj będziemy mieć otwarty kościół, ale jeżeli nam się nie uda, żeby dostać się do kościoła, bo może być bardzo dużo ludzi, to przyjdźcie każdego dnia, kiedy będzie teraz oktawa Bożego Ciała, żeby chociaż na chwilę uwielbić Pana Jezusa i podziękować, że jest obecny właśnie w tabernakulum lub w Najświętszym Sakramencie. Druga propozycja, jak będziecie jechać do kościoła, śpiewajcie ulubione piosenki dla Pana Jezusa. Może Bóg jest tu, Bóg jest tam, albo jesteś życiem, jesteś siłą. Gdy widzę Ciebie, uśmiecham się szeroko, albo jakąś swoją ulubioną piosenkę. I trzecia propozycja, pięknie by było, jeżeli mamy czyste serca, jeżeli jesteśmy w stanie łaski, żeby przyjąć komunię świętą, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. I już za kilka dni będzie to możliwe, bo będzie msza święta dla każdego z nas. I postarajmy się, żeby przyjąć tego Pana Jezusa w najbliższych dniach, kiedy tylko będziemy tutaj właśnie w kościele. Propozycja czwarta. Ojciec Paweł teraz zatyka uszy, a wy słuchajcie uważnie. Napiszcie list lub zróbcie kartkę dla naszych kapłanów, bo to oni sprowadzają nam ciało i krew Pana Jezusa tutaj na ołtarz. Narysujcie jakiś piękny rysunek i wrzućcie do naszej skrzynki, która jest przy biurze parafialnym. Ta propozycja, przystrójcie wasze driveway, wasze ogrody z pięknych dywanów kwiatowych, które będą przedstawiały symbole eucharystyczne. Szósta propozycja to jest przynieście kwiat dla Pana Jezusa albo piękny bukiet właśnie tutaj na ten ołtarz, który jest przed kościołem. Siódma. Czcimy też Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie w naszych domach. Może macie jakiś piękny obraz, może swój obrazek komunijny, wstawcie go w okno, przystrójcie swój parapet, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, że kochacie Jezusa pod postacią ciała i Jego krwi. I ostatnia, ósma propozycja dla Was. Eucharystia, msza święta jest dziękczynieniem, dziękowaniem. Dlatego tego dnia, dzisiaj podziękujcie Panu Bogu za kogoś Wam bardzo bliskiego, za Waszych rodziców, dziadków, przyjaciół, kolegów, koleżanki, możecie do nich zadzwonić, porozmawiać, podziękować, że są dla Was i że Was kochają. Drogie dzieci, za tydzień widzimy się już przy otwartym kościele i mamy nadzieję, że wszyscy będziemy mogli się spotkać. Czekamy na Was z naszymi gorącymi sercami i rękoma otwartymi, abyście już przyszli i żebyśmy wspólnie mogli się modlić. I drogie dzieci, na ten czas wakacji, tego co jest przed nami, niech Pan Bóg Wam błogosławi z całego serca Wam i Waszym rodzicom, rodzinom, dlatego przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże. Do Szczęść zobaczenia. Boże, z Bogiem. Szczęście.
mądry plan, mówię nie. Nie przypadek, że jestem tu, wierzę mu, moja dusza wielbi go. Ojciec wszystkich nas wie.